Dzień dobry, witam po przerwie. Wznawiamy pracę międzynarodowego jury, które dzisiaj ocenia pianistów, którzy biorą udział w drugim międzynarodowym konkursie muzyki polskiej. Pierwszą osobą, która pojawi się przed jury po przerwie, jest Julia Dmochowska z Polski. W 2019 roku rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, zdobywczyni nagród, wyróżnień, m.in. w Szafarni, Warszawie i w Görlitz, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Business and Professional Women's Club Poznań. Dzisiaj wykona cztery utwory, będą to Etiuda bemol opus 4 numer 3 Karola Szymanowskiego, Etude de Virtuosité F-dur, opus 72, numer 6 Morica Moszkowskiego, Etude C-moll, opus 25, numer 12 Fryderyka Chopina i tryptyk góralski Artura Malawskiego. Przed Państwem Julia Dmochowska.
Kolejnym artystą, który stanie przed Państwem, jest Adam Mikołaj Goździewski, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat konkursów w Polsce, Estonii, Macedonii, Rosji, a także we Włoszech. Nagrał 3 albumy, wszystkie z muzyką polskich kompozytorów. Dzisiaj wykona 4 utwory. Będą to opus 39 z cyklu Aspiration, Vers l'Azur, Vers la Tombe, Vers l'Amour Zygmunta Stojowskiego, Etiuda F-dur, opus 72, numer 6 Morica Moszkowskiego, Etiuda Cis-moll, opus 10, numer 4 Fryderyka Chopina oraz Etiuda numer 1 Witolda Lutosławskiego. Przed Państwem Adam Mikołaj Goździewski.
Kolejny uczestnik naszego konkursu, Carter Johnson, jest reprezentantem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 5 lat, a kończył ją na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver. Obecnie studiuje w Juilliard School, a niedługo będzie studiował również na Uniwersytecie Yale w New Haven. Zajmuje się aktorstwem. Dyplom z wyróżnieniem, tak w dziedzinie mowy, jak i dramatu, odebrał w londyńskim Trinity College. A dzisiaj zagra dla Państwa Mazurka F-moll, opus 4 Karola Mikulego, La Piccole, etiude opus 43, numer 2 z De Morceau Teodora Leszetyckiego, preludium F-moll, opus 8, numer 2 Henryka Pachulskiego, etiude Des Dur, opus 25, numer 8 Fryderyka Chopina, i z 12 etiud Karola Szymanowskiego z opusu 33, 7, Allegro molto con brio burlesco, 8, lento assai mesto, espressivo oraz 9, animato, capriccioso e fantastico. A na koniec tryptyk polski Miłosza Magina. Szanowni Państwo, Carter Johnson.
I ostatni uczestnik przed przerwą, Ruslan Kazakow z Rosji, ukończył szkołę muzyczną imienia Gniesinych w Moskwie, a następnie Rosyjską Akademię Muzyczną również imienia Gniesinych. To był rok 2014. W 2019 ukończył tam studia podyplomowe. Laureat z Moskwy, z Saratowa i z Krasnodaru. Dzisiaj wykona dla nas etiudę Gesdur opus 4 numer 2 Karola Szymanowskiego, etiudę En forme d'un vals opus 63 numer 10 Ignacego Friedmana, etiudę Amol opus 25 numer 11 Fryderyka Chopina i Henryka Pachulskiego suitę Fantastische Märchen opus 12 Allegro con brio, Allegro giocoso, Moderato molto espressivo, allegro vivace, andantino affettuoso, allegro moderato, vivace scherzando i allegro giusto. Przed Państwem Ruslan Kazakow.
Szanowni Państwo, to już było wszystko w tej części dzisiejszych przesłuchań. Zapraszamy na przerwę, która tym razem naprawdę potrwa do godziny 18.25. I o 18.25 spotykamy się z Państwem tutaj w sali Filharmonii oraz z Państwem, którzy siedzą przed komputerami, na kolejne przesłuchania. To będzie już ostatnia sesja dzisiaj. Naszemu międzynarodowemu jury bardzo serdecznie dziękujemy i wszystkich prosimy o to, żebyśmy mogli zacząć punktualnie o 18.25. Dziękuję serdecznie.
Szanowni Państwo, czas na ostatnią sesję przesłuchań pianistów podczas drugiego międzynarodowego konkursu muzyki polskiej tutaj w Rzeszowie. Konkurs ten został objęty honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Konkurs jest realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Podkarpacką imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie, która udziela nam także swojej gościny, a finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerem jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, a konkurs został przyjęty do sieci konkursów pianistycznych Fundacji Aling Archerich. Naszymi partnerami są Yamaha, Centrum Medyczne Medyk, ZAIX, Stoart, Pianist, Ruch Muzyczny oraz Uniwersytet Rzeszowski, a patronami medialnymi są TVP Kultura, Polska Agencja Prasowa, Calcze.pl oraz Polmik.pl. Mamy wielki honor, zaszczyt i przyjemność współpracować z międzynarodowym jury, które obraduje tutaj w sali Filharmonii w następującym składzie. Przewodniczącym jest pan Jarosław Drzewiecki, pianista, pedagog i organizator życia muzycznego, a członkami są pan Paweł Dąbrowski, pianista, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, pani Lidia Grychtołówna, pianistka i pedagog, nestorka polskiej pianistyki, pan Andrzej Jasiński, pianista i jeden z najwybitniejszych pedagogów fortepianu na świecie, pan Aleksandros Jusakos, chilijski pianista, pedagog i juror konkursów pianistycznych, pan Sergejs Osoknis, pianista i pedagog, jedna z najwybitniejszych postaci łotewskiej pianistyki, pan Koji Shimoda, urodzony w Tokio, pianista, pedagog i krytyk muzyczny, a sekretarzem jury jest pan Witold Kawalec, pianista, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszą z dwóch osób, które pozostały nam do przesłuchania dzisiaj, jest Krzysztof Kozłowski, reprezentujący Polskę, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i studiów podyplomowych na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureat konkursów m.in. z Paryża. Gra także muzykę elektroakustyczną i improwizuje. Dzisiaj wystąpi przed Państwem z programem, w którym znajdzie się Mazurek à la Chopin Józefa Krokulskiego, Etude à Moll, opus 25, numer 11 Fryderyka Chopina, Etude koncertowa Gesdur, opus 24, numer 1 Morica Moszkowskiego, Caprice Oriental z cyklu Oriental, opus 10, numer 2 Zygmunta Stojowskiego, oraz Etiuda numer 2 Witolda Lutosławskiego na zakończenie. Proszę Państwa, Krzysztof Kozłowski.
Widzieliśmy ją na tej scenie w sobotę w duecie. Dzisiaj wystąpi solo. Studentka pierwszego roku Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, laureatka licznych konkursów pianistycznych, stypendystka m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Martyna Kubik. Przed Państwem a uczestniczka, która wykona cztery utwory. Preludia z opusu drugiego, numery pierwszy, drugi i trzeci Ludomira Różyckiego. Etiudę cis-moll, opus 10, numer 4 Fryderyka Chopina. Etiudę es-moll, opus 4, numer 1 Karola Szymanowskiego. Oraz etiudę koncertową G-dur, opus 3. Przed Państwem Martyna Kubik.
Thank you.
I tak oto kończy się ostatnie dzisiaj przesłuchanie, pierwszego etapu. A międzynarodowe jury uda się teraz na obrady. Werdykt poznamy jeszcze dzisiaj wieczorem. A drugi etap zaczniemy już o godzinie 10 rano jutro. Będą to nadal przesłuchania pianistów, tych, którzy zostaną do niego zakwalifikowani. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania nas jutro na żywo. Na żywo może znaczyć, że przyjdziecie Państwo do Filharmonii Rzeszowskiej, a może też znaczyć, że będziecie Państwo oglądać nas zdalnie na którymś z kanałów w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który ten konkurs organizuje. Bardzo dziękuję Państwu za to, że Państwo z nami jesteście dzisiaj i do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Jurorom dziękuję bardzo za ciężką pracę, wytężenie słuchu i prosimy ich bardzo serdecznie o werdykt. Do zobaczenia, do usłyszenia.